Nowy trend na rynku kryptowalut, czyli NFT. Co to jest i czy można na tym zarobić? Pewnie, że tak. Dlatego nie możemy przegapić nowego trendu. O tym będzie w tym odcinku. Zapraszam. CryptoMasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, co to jest NFT. I czy może zwojować rynek kryptowalut? A wychodzi na to, że tak, ponieważ kapitalizacja tego rynku bardzo szybko nabiera rozpędu i bardzo szybko rośnie. Ale zanim przejdziemy do NFT, to zobaczmy, co się dzieje na rynku kryptowalut. Bitcoin dzisiaj kosztuje 52 651 dolarów i jest na ponad 2% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak jak zresztą większość altcoinów jest na dodatnich pozycjach, możemy zobaczyć, że BNB bardzo dużo urosło, ponad 41% w ciągu ostatnich 24 godzin. I niewątpliwie jest to za sprawą Pancake Swap, który jest na ponad 50% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. I dzięki temu BNB też bardzo ładnie rośnie. Dominacja bitcoina nieco spadła, wynosi 60,79%. Także idziemy w dobrą stronę, jeżeli chodzi o wzrost altcoinów. Ale wróćmy do samego Bitcoina i zobaczmy co pokazuje nam serwis Glassnode i ich analizy. Chciałem Wam pokazać jedną rzecz, która trochę mnie niepokoi. Pomijając to, że nowych adresów nie przybywa w ciągu ostatnich 24 godzin oraz aktywnych adresów jest mniej, to chciałem Wam pokazać pierwszą rzecz, która trochę jednak mnie cieszy, ponieważ widać, że pieniądze instytucjonalne od praktycznie końca Stycznia do dzisiaj cały czas rosną, czyli jest wzrost napływu pieniędzy instytucjonalnych na rynek kryptowalut, ale z drugiej strony, jak sobie wejdziemy w wskaźnik Hodler Net Position Change, to możemy zobaczyć, że Hodlerzy wyprzedają swoje bitcoiny. Jest to oczywiście tylko związane z bitcoinami. Jak możecie zobaczyć, najwięcej wyprzedawanych bitcoinów, tutaj wielki czerwony dołek, który jest, był. Gdzieś w okolicach sierpnia-września 2017 roku, czyli przed samą hossą, później był drugi taki większy dołek już w grudniu 2017 roku. Zobaczmy, że od tutaj sobie powiększymy to kawałek. Zobaczcie, że od listopada 2020 roku cały czas ten wskaźnik jest na czerwono, co oznacza, że hodlerzy pozbywają się swoich bitcoinów. I tak zaczęli się pozbywać przy cenie 13 000, 13,5 tysiąca dolarów, gdy cena dobiła do 35 000, to mieliśmy największy dołek wyprzedaży hodlowanych Bitcoinów i teraz trochę zaczęła ona spadać. Jednak tak jak powiedziałem, zwróćmy uwagę, że podczas hossy w 2017 roku też mieliśmy dwa takie dołki, gdzie hodlerzy wyprzedawali swoje Bitcoiny, a później wielki wielki dołek, czyli wielka sprzedaż Bitcoinów. Teraz, jeżeli ja zaobserwuję, że jest tak wielka sprzedaż hodlowanych bitcoinów, to będzie ewidentnie znak, żeby opuszczać ten rynek. Zobaczmy tutaj również, to była Hossa w 2013 roku, gdzie Bitcoin osiągnął cenę 1133 dolarów i też mieliśmy bardzo wielki dołek wyprzedawanych Bitcoinów. Z tym, że w 2017 roku zaczął się on dużo szybciej przed szczytem bitcoina, i obawiam się, że teraz będzie tak samo. Także śmiało możemy powiedzieć, że inwestorzy długoterminowi zaczęli masowo wyprzedawać te bitcoiny. Co, osze, co oczywiście nie zwiastuje jeszcze końca Hossy. Moim zdaniem jesteśmy w połowie tej hossy, tak jakbyśmy porównali to do wykresów z 2017 roku. Co ciekawe, przy drugim takim dołku, który był w 2017 roku, to był kwiecień 2017. Altcoiny właśnie zaczęły bardzo dużo rosnąć, był wysyp ICO i wtedy można było najwięcej zarobić. Jak popatrzymy sobie teraz na ten wykres, to również mamy dwa takie głębokie dołki. Chociaż one są bardzo blisko siebie, nie tak jak w 2017 roku, ale też są dwa takie głębsze dołki. Trzeba mieć to na uwadze i jak widzimy po altcoinach, to na pewno ten kapitał zaczął do nich przepływać i po kapitalizacji bitcoina też możemy to zobaczyć. Tyle chciałem Wam powiedzieć z analizy rynku, a zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to musicie pamiętać... Że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Jakim jest NFT, czyli Non-Fungible Token? Co to jest? Na Wikipedii oczywiście jest to bardzo oficjalnie opisane jako tokeny niewymienialne. A co to tak naprawdę jest? NFT są to aktywa cyfrowe, które reprezentują szeroką gamę unikalnych przedmiotów materialnych i niematerialnych, takich jak kolekcjonerskie karty sportowe, wirtualne nieruchomości, a nawet cyfrowe trampki. Jedną z głównych zalet posiadania cyfrowego przedmiotu kolekcjonerskiego w porównaniu z fizycznym przedmiotem kolekcjonerskim, takim jak na przykład karta Pokémon lub rzadka wybita moneta, jest to, że każdy NFT zawiera wyróżniające się informacje, które odróżniają go innych NFT i są bardzo łatwe do zweryfikowania. Jak możemy zobaczyć na CoinGecko. Tych tokenów NFT jest bardzo, bardzo dużo. Możemy skrolować i skrolować. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Nie są one, nie weszły one na rynek właśnie teraz, ale właśnie teraz mają swój trend i dają bardzo dużo zarobić. Tak jak możemy zobaczyć, Engine Coin, ja też robiłem research na temat tego projektu, chyba z półtora roku temu, ale tutaj mamy nowy projekt, tak jak Flow, który jest na 50% plusie w ciągu ostatnich 7 dni. Red Fox jest na 300% plusie, przejdźmy sobie dalej. Whale jest na ponad 100% plusie, a Wagoci 41%, który zresztą rośnie cały czas odkąd wyszedł tylko na giełdy. Te tokeny bardzo, bardzo szybko rosną, ale warto zrozumieć, na, na jakiej zasadzie one działają, zanim cokolwiek jednak kupimy. Pamiętajcie, że te tokeny, które kupujemy, w świecie kryptowalut to nie są te kolekcjonerskie karty, tylko tokeny projektów, które takie karty mogą wydawać bądź współuczestniczyć w wydawaniu. Powiedziałem, że są bardzo łatwe do zweryfikowania, a to sprawia, że tworzenie i rozpowszechnianie fałszywych przedmiotów kolekcjonerskich jest bezcelowe, ponieważ każdy przedmiot można prześledzić wstecz do pierwszego wystawcy. W przeciwieństwie od zwykłych kryptowalut NFT nie mogą być wymienialne bezpośrednio między sobą, tak jak robimy na przykład wymieniamy Bitcoina za Bitcoina, ponieważ żadne dwa NFT nie są identyczne. Nawet te, które istnieją na tej samej platformie grze lub w tej samej kolekcji. O czym jeszcze zaraz powiem? Zdecydowana większość tokenów NFT została zbudowana przy użyciu jednego z dwóch standardów tokenów Ethereum, a mianowicie RC721 i RC. 1155 Planów stworzonych przez ETH, które umożliwiają programistom łatwe wdrażanie NFT i zapewniają zgodność z szerszym ekosystemem, w tym z giełdami oraz usługi portfeli takich jak Metamask czy MyEtherWallet. Wallet. EOS, Nano i Tron wydali również własne standardy tokenów NFT, aby zachęcić programistów do tworzenia i hostowania NFT na swoich sieciach blockchain. A jakie są główne zalety takich tokenów NFT? Są one nieoperacyjne, to znaczy, na przykład, Cryptopunk nie może być stosowany jako postać w grze CryptoKitties. A chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie Cryptopunk jest stworzony przez twórców CryptoKitties, lub odwrotnie, nie może być CryptoKitties używany w Cryptopunk. Dotyczy to również przedmiotów kolekcjonerskich, takich jak karty kolekcjonerskie. Kartami Blockchain Horses nie można zagrać w kole... W kolekcjonerskiej grze karcianej Goods Unchained. Kolejną cechą takich tokenów jest, że są niepodzielne. NFT nie można podzielić na mniejsze nominały, tak jak na przykład bitcoina na Satoshi. Kolejną cechą jest to, że są niezniszczalne. Ponieważ wszystkie dane NFT są przechowywane w łańcuchu bloków, za pośrednictwem smart kontraktów żaden token nie może zostać zniszczony, usunięty ani zreplikowany. Własność tych tokenów jest również niezmienna, co oznacza, że gracze i kolekcjonerzy faktycznie posiadają swoje NFT, a nie firmy, które je tworzą. Kontrastuje to z kupowaniem rzeczy takich jak np. muzyka w sklepie iTunes, gdzie użytkownicy nie są właścicielami tego, co kupują, po prostu kupują licencję na słuchanie muzyki. Ostatnią cechą takich tokenów jest to, że są weryfikowalne. Kolejną zaletą przechowywania historycznych danych dotyczących własności w łańcuchu bloków jest to, że elementy takie jak dzieła sztuki cyfrowej można prześledzić wstecz do oryginalnego twórcy, co umożliwia uwierzytelnienie elementów bez konieczności w weryfikacji przez stronę trzecią. Trudno jest zmierzyć wielkość całego rynku NFT ze względu na strukturę tych tokenów. Każdy NFT to niepodlegający replikacji zasób cyfrowy. Ponieważ istnieje tylko jeden NFT, każdy składnik aktywów jest zasadniczo własnym rynkiem. Według cryptoart.io, który śledzi największe platformy zajmujące się sprzedażą dzieł sztuki, łączna wartość sztuki kryptograficznej opartej na NFT wynosi obecnie 110 milionów dolarów. To jest równowartość 57 tysięcy ETH. I na tej stronie możemy też zobaczyć jacy wydawcy, jaki udział mają w rynku i zobaczcie jak to się zmieniło od 1 stycznia 2021 roku do dnia dzisiejszego jest to praktycznie 120% różnicy. Niżej na tych wykresach możemy zobaczyć wolumeny obrotu tymi cyfrowymi dziełami sztuki oraz wiele innych wykresów. Niestety nie ma tu na przykład takich rzeczy jak NBA Top Shots, który jest w tym momencie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o cyfrowe karty kolekcjonerskie. Tam również są gify, które pokazują różne akcje ze świata NBA i możecie zobaczyć, że sprzedaż mają na wysokości ponad 9 milionów dolarów. Drugi jest Cryptopunks, trzeci hashmasks Masks i tak dalej. Na stronie CryptoSlam możecie sobie prześledzić te projekty. Tu po prawej stronie też możemy zobaczyć, które elementy najlepiej się sprzedawały. Mnie jako inwestora generalnie nie interesują te karty. Mnie bardziej interesują projekty, które są wydawcami takich kart. Ja wam powiem, że znalazłem sobie dwa projekty, którymi bardzo się zainteresowałem i które aktualnie hodluję. Jeżeli macie jakieś ciekawe projekty NFT to dajcie znać w komentarzu. Będę mógł przeprowadzić dokładny research. Tu nie będę opowiadał o tych projektach, powiem tylko, że są one związane z DeFi i z NFT. Pierwszy projekt i drugi projekt z Bondli. Obydwa są teraz na przecenie, ponieważ Bondli 7% na minusie. Mają one bardzo duże potencjały, ponieważ są... A NRX jest na, jest na 496 miejscu według CoinMarketCap, a Bondli jest na 365 miejscu. Także warto zainteresować się tymi projektami. Nie wystrzeliły one jeszcze tak jak inne projekty NFT. Widzicie tu są nieznaczne wzrosty. Można powiedzieć, że urosły tam 5-7 razy, ale nie są to wzrosty po 5-10 po tysięcy Tak jak to inne projekty NFT mogły robić. Możemy sobie zobaczyć. Jak zachowują się NFT w ciągu ostatnich 7 dni? Mamy na pierwszym miejscu projekt B20, który urósł. Prawie 8 razy. Później mamy ECOMI. Ja robiłem taki krótki research ECOMI i bardzo mi się nie podoba, że white paper, roadmapa, wszystko skończyło się bodaj w 2019 roku. Nawiązali oni teraz partnerstwo i wykupili licencję na tworzenie kart z komiksów Marvela, czyli Batmany, Spider-Many i inne superbohaterzy. Ponoć tylko i wyłącznie oni mają te licencje, ale jakoś sam projekt mnie do siebie nie przyciąga tym mnie nie przyciąga sama strona internetowa też mnie nie przyciąga ale jeżeli zainwestowaliście to też ładnie można było zarobić na tym właśnie projekcie. Kolejny projekt jest prawie 6 razy na plusie w ciągu ostatnich 7 dni, kolejny jest 5 razy, kolejny Wavefuel Token jest 5 razy, Pepemon 5 razy i tak dalej i tak dalej. Są to bardzo duże wzrosty, dlatego polecam zainteresować się właśnie tokenami NFT. O czym właśnie jeszcze nie powiedziałem o tej licencji? Często projekty te wykupują licencję do tworzenia kolekcjonerskich kart czy też gifów różnych firm, tak samo jak ma NBA, Top Shots na postacie z NBA, tak samo Ecomi ma na postaci Marvela, to warto znaleźć taki projekt, który będzie miał licencję wykupioną na jakiś piłkarzy, ponieważ każdy wie, że piłka nożna to jest chyba najpopularniejszy sport na świecie. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz pod filmem, żeby zwiększać zasięgi i wiedzę na temat kryptowalut. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.